Choć hodowla gołębi nie należy ani do tanich, ani do łatwych pasji, miłośników tych pięknych ptaków nie brakuje. Można się było o tym przekonać m.in. na corocznej wystawie gołębi rasowych organizowanej przez Tomaszowski Związek Hodowców Gołębi i Drobiu Ozdobnego. Jej 19. edycja odbyła się 26 i 27 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Wzięło w niej udział 54 hodowców, którzy wystawili 780 ptaków. W tym roku jest 16 ras, najbardziej popularne to rasy krótkodziobe, ale się zdarzają też takie rodzynki jak loczki, które to tylko tacy specjalni hodowcy, amatorzy tych gołębi się trzymają, tylko to hodują to. A dla nas po tych 19 latach hodowli jest taka satysfakcja, że Europejska Federacja Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zarejestrowała nam naszego rodzimego gołąbka, takie krótkodzioby tomaszowski, zarejestrowała nam go już w federacji, także z tego gołąbka możemy wystawiać za granicą, to już jest nasz gołąb i nikt się pod niego, jak to się mówi, nie podpisze pod tym gołębiem. Jak postrzegani są hodowcy gołębi w Tomaszowie? No jest bardzo dużo przyjaciół, kolegów, no to jest jednak już, jeżeli chodzi o gołębie krótkodziobe, to jest krajowa czołówka. A gdyby pan miał powiedzieć takie ABC dobrego hodowcy? To każdy chyba ma inne to ABC, no ale to przede wszystkim to jest praca, praca i praca nad tymi gołąbkami. A błędy i problemy hodowców? No to nadmierne używanie leków, karmienie lekami gołębi to im tylko nie pomaga, im bardzo szkodzi. Co daje hodowla gołębi ozdobnych? No proszę Państwa, no to jest jak każde hobby, no daje tą satysfakcję, jeżeli się udadzą te lęgi popularnie tak zwane u hodowców, jeżeli urodzą się gołębie ładne, które są dobrze wypunktowane, bo w przeciwieństwie do gołębi pocztowych, tu się ocenia wygląd gołębia, a nie to, ile on tam kilometrów przeleci. Także no, jeżeli jest bardzo dobrze wypunktowany, wysoka, jest zbliżony do tego, do standardów rasowych, no to ten gołąb ma nabywców, mówiąc krótko. A jakie trudności napotykają hodowcy w hodowli? No, każdy hodowca no, ma no, przede wszystkim... No, że no, w tej chwili jest bardzo dużo drapieżników. Wypuścić takiego gołębia rasowego, on sobie nie poradzi z żadnym drapieżnikiem, a tych drapieżników w tej chwili jest bardzo dużo. Jak drogie jest to hobby? No jeżeli chodzi, to jest to bardzo drogie hobby, bo dostać dobry materiał taki do rozpłodu, no to jest kilkanaście tysięcy złotych. Jeden gołąb? Jeden. To rzeczywiście. No bo w tej chwili to już nie jest, trochę to się idzie w złym kierunku, wydaje mi się, że to już nie jest hobby, a jednak to już jest komercja, każdy patrzy na kieszeń, na to wszystko, także nie idzie to w dobrym kierunku, mnie to się wydaje osobiście. No. Mam to trudny okres jesienno-zimowy, jak należałoby się opiekować w takim okresie gołębiami? No jak gołębiom, to jak i ludziom, najbardziej szkodzą przeciągi, także to... No trzeba dbać o nich, żeby mieli zawsze świeżą wodę, no i świeżą, nie zapapraną, jak to się mówi, karmę, no to te gołębie przetrzymują to. Dosyć dobrze przetrzymują okres zimowy. To takie rady dla hodowców? Ja wiem, no trudno jest komu coś radzić, no nie, bo każdy ma jakiś swój sposób tak, hodowli, żywienia, no ale generalnie, no to żeby dbać o nie. Co trzeba jednak dbać o nie. A jak pan by ocenił, czy lepszy jest rosołek z gołębia, czy z indyka? No, wydaje mi się, że jakbyśmy to razem połączyli, to byłoby jeszcze lepsze. Są specjalne rasy, na przykład w Polsce to może jest takie mniej popularne, ale już na przykład u naszych sąsiadów w Czechach, Stanach Zjednoczonych, to są takie specjalne fermy gołębi mięsnych. No to waga takiego gołąbka dochodzi do 1,5 kg. A jedno jest z tym, że jest to mięso bezcholesterolowe, to mogą brać na to cukrzycy, nie cukrzycy, to bardzo to jest takie. Ale już u nas rozwija się ta hodowla taka tych gołębi mięsnych. A czy te gołębie wystawowe, tak, te ozdobne gołębie, umieją fruwać, bo one nie służą do lotów? No fruwać one umią i lubią, tylko że po prostu to się nie wypuszcza tych gołębi, no, ze względu nawet i na cenę, to mówiąc popularnie. Pewnie by nie przeżyły w naturalnych warunkach. Pewno tak. Gdyby nie opieka tych hodowców, to by nie przeżyły tak same. Nie dałyby sobie rady po prostu w okresie zimowym.
jeżeli z tych zrzeszonych u nas w Tomaszowskim Związku, to jest 54 hodowców. Nie jest to zbyt dużo w porównaniu z hodowcami gołębi pocztowych, no ale to pomału się to rozwija, coraz to bardziej. A fakt jest faktem, że i to cieszy, że dużo młodych ludzi przystępuje do naszego związku. Jednak to hobby się rozwija. Gdzie te gołębie hodować, skoro są tak bardzo drogie? Przecież za jednego gołębia możemy kupić samochód. No niewątpliwie tak, że ceny niektórych takich gołębi, naprawdę popularnych ras, jak rasy krótkodziobe, jak polski długolotny srebrniak, no osiągają cenę dobrego samochodu. Ale to już to kupują tacy ludzie, może bardziej ze snobizmu trzymają te gołębie niż z tego zamiłowania. No ale jest to taki fakt, fakt jest tak faktem. No. Druga sprawa, no to o te gołębie, no jest bardzo duże złodziejstwo. Trzeba o te gołębie jednak zabezpieczać, a zabezpieczać te gołębie, no to nawet alarmy przed złodziejem nie dają rady, no ale na terenie Tomaszowa i województwa jest bardzo dużo się zdarza tych kradzieży. U nas w Tomaszowie kilku hodowców też doznało takie właśnie poważny uszczerbek z tego względu, że im ukradli też całe ich stado. A dlaczego pan kocha gołębie? No nie wiem, no czy to już, no chyba już w człowieku to jest, tak, że do czegoś jest przywiązany, jak do rodziny, tak i do gołębi. Do Tomaszowa zjechali hodowcy m.in. z Warszawy, Białegostoku, Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowa. Była więc okazja do wymiany doświadczeń, pochwalenia się swoimi najpiękniejszymi okazami w danej rasie i porównania ich z gołębiami innych hodowców. Najwięksi pasjonaci o swoich ptakach i opiece nad nimi opowiadać mogą godzinami. Skąd panu przyjechaliście? Proszę panią, my jesteśmy Tomaszowiakami. No. Znaczy się związek nasz Tomaszowia. Ja mieszkam poza Tomaszowem, ale no Zaborów. To gmina Tomaszów. Ja akurat przyjechałem z gminy Lubochnia. Okoliczna gmina, niedaleko 10 km od Tomaszowa. Jakie rasy gołębi panowie przywieźliście? Proszę panią, ja hoduję gołębie krótkodziobe. To znaczy się nasz krótkodzioby tomaszowski, krymka białostocka i motyl warszawski. W dwóch kolorach, czarny i czerwony. Czym się charakteryzuje ten gołąb? Proszę panią, nasz gołąb krótkodzioby, my żeśmy tą rasę jak gdyby wskrzesili z powrotem do życia, bo ona była już na zaniku, a bawimy się tą rasą, chociaż ja ją hoduję ponad 40 lat już. No i tak żeśmy ją w jakiś tam sposób uszlachetnili. Doprowadziliśmy ją do tego stanu, że najprawdopodobniej, ale no jeszcze nie mamy dokumentów, ale została zarejestrowana w Unii Europejskiej, została ta nasza rasa zarejestrowana. Odnośnie tego krótkodziobego, utworzył się u nas, przy naszym związku utworzył się klub krótkodziobego tomaszowskiego. No jest kilkunastu członków jest zrzeszonych w tym klubie, no i kilku jest takich wytrwałych hodowców, co hodują te ptaki. No tyle mogę powiedzieć. Czym on się cechuje? No tak jak tutaj, jak widać, jest to gołąb, barwa jego jest młodej śmietanki, on jest w takim określonym kolorze. Ta charakterystyczna jego cecha to jest te dwa pasy na skrzydłach i z tyłu szyja łącząca się z korpusem jest też oddzielona takim kolorem jak pasy. To jest taki kolor jasny brązik. Co daje hodowla gołębi? Proszę panią, jest to satysfakcja, no to jest takie hobby, no co daje, no jakieś zadowolenie, no odskocznie od normalnego życia tego całego tygodniowego, w sobotę się można tym pobawić, w niedzielę, chociaż no nimi się trzeba zajmować od poniedziałku do poniedziałku, musi być karmiony, czyszczony, sprzątany i to jest taka zabawa jak gdyby, no. A jakie błędy w hodowli pan by mógł zauważyć u innych hodowców, a może i u siebie? Proszę panią, łączenie jest tutaj taką podstawową jest cechą, brak, jest mało jest tych gołębi i łączenie w pary, proszę panią, w bliskim pokrewieństwie, to jest ciężka sprawa do hodowania. Nie ma tego materiału do dalszej hodowli. Nie ma gdzie nabyć, bo kurczy się ta hodowla po prostu, nie? A błędy, no trzeba dbać, proszę panią, znaczy się, no trzeba dbać o higienę, o zdrowie. No trzeba dość często odwiedzić lekarza, przebadać go, bo samemu to się nic nie zrobi. To tyle, co ja bym miał powiedzieć. A pan jaki gołębik hoduje? Jakie rasy? Ja troszkę większe rasy, dolnośląski, biały łapciaty, garłacz pomorski, aczkolwiek mam też naszego rodzimego krótkodziobego tomaszowskiego, w niewielkiej ilości, ale mam.
Czym one się charakteryzują? No, gołębie białe wymagają dużo opieki, aby utrzymać je w czystości, aby te łapcie, które mają na nogach tak zwane, no, wyglądały estetycznie i cały przez to gołąb wygląda estetycznie. Czy jakieś problemy w utrzymaniu tych gołębi napotyka pan? Problemy napotyka każdy, kto hoduje gołębie. Natomiast no, tutaj głównie chodzi o miejsce, że wymagają dużo przestrzeni, żeby utrzymać to w czystości i w dobrej kondycji. Głównym problemem to jest właśnie ta przestrzeń. Wymaga i dużo gołębników, i dużo miejsca, żeby to dobrze funkcjonowało. W gołębniku ile gołębi może mieścić się? To zależy od wielkości gołębnika i jak kto ma gołębniki rozpłodowe, ktoś ma mniej par, są mniejsze, natomiast gdzie są odsadzane młode osobniki, to już są większe gołębniki, skupiają więcej gołębi. A jak wygląda szczepienie gołębi? Jak często? Czy to jest konieczne? Szczepienie gołębi dorosłych zalecane jest raz w roku i większość osób tak chyba tak to stosuje. Natomiast jest to indywidualny, każdy ma indywidualny program szczepień. Szczepione są też młode gołębie w gniazdach w wieku około 3-4 tygodni. Później jest to powtarzane po około 10 dniach do 14. Jest powtarzane, żeby młody gołąb uodpornił się tak jak należy. Czy te gołębie są delikatniejsze od tych zwykłych dachowych, miejskich? No pewnie tak. Tamte są, gdy już tylko wyjdą na z gołębnika na dach, jak gdyby odporności nabierają same. Część na pewno są większe upadki niż w tych gołębiach, ale no one nabierają same odporności. Te natomiast hodowane pod zamknięciem w wolierach, na pewno ta ich odporność jest troszkę mniejsza. Okres jesienno-zimowy, jak przebiega? Czy jakoś specjalnie trzeba je przygotować do zimy? No tutaj wilgoć i gołębniki na pewno szybciej się brudzą. Jest inna wilgotność powietrza, podłoże nie jest tak szybko obsuszane. Wymagają na pewno większego wkładu pracy, aby to utrzymać w czystości. To czego panom życzyć? W hodowaniu? I zdrowia. I pieniędzy, bo to kosztowne hobby. No na pewno, tu za darmo nie ma nic. Kosztowne. Szczepienia to wszystko, proszę panią, cała profilaktyka kosztuje dużo, bo zdrowie gołębia to od profilaktyki. No dlatego jeździmy z nimi do lekarza, badamy. Dlatego szczepimy te gołębie, bo tak trzeba. No. Przynajmniej każdy, który się tam troszeczkę taki szanuje, hodowca, to musi to robić. Musi to robić, bo nie zaszczepiony gołąb... Siebie i innych. To wie panie, przynajmniej każdy, kto zaszczepi, to jakby to powiedzieć, ma czyste sumienie, że zrobił to, co należy zrobić. O. Co powinien zrobić, tak? Dla dobra gołębi. A dlaczego panowie kochacie te gołębie? Dlaczego? No. Ja to tak jakby rodzinne to już się tam z któregoś pokolenia przekazuje. No. A jak na to zapatruje się pana żona? Czy nie wolałaby zamiast tych gołębi kupić sobie coś zupełnie innego? Proszę panią, to jest taki temat troszeczkę, nie mam żony. To nie ma problemu, prawda? Bo nikt nie robi awantury o wydawane pieniądze na gołębie. Żona wyfrunęła, jestem sam, proszę panią. No to tak, a... Czy panowie oceniliście w miesiącu, ile trzeba mieć gotówki, żeby utrzymać gołębie? Nie, to każdy, myślę, że to każdy indywidualnie. Zależy od wielkości stada. Stada właśnie, tu jest podstawą. No i no musi być karma, dobra karma. No i mówię, ta profilaktyka trzeba witamin, bo te gołębie są praktycznie, każdy taki hodowca, to gołębie są niewypuszczane. One są zamknięte, gołębnik i wojlera. Więc one naturalnie sobie nic nie mogą znaleźć tam, coś tam zebrać z podłoża. To trzeba im wszystko podać. To trzeba im wszystko podać. Także to jest dość kosztowne. Wie pani, no ja przynajmniej nie liczę tego. Nie liczę tego, ile wydaję. No. Jest to pasja na pewno jakaś. Pasja, tak. No jeden jest rybak, siedzi nad wodą, ma sprzęt odpowiedni. No i on łowi. No my natomiast tym się zajmujemy. Jak panowie uważacie, dlaczego gołąb jest symbolem pokoju? No patrząc na naszą wystawę, sądziłbym, że choćby to, że przyjechało tutaj około 60 wystawców, którzy wystawiają te gołębie, spotykają się razem, no i raczej odbywa się to w takiej miłej, koleżeńskiej atmosferze, więc myślę, że choćby dlatego. No ja tylko mogę potwierdzić słowa kolegi. Potwierdzam to, co kolega powiedział. No to już nie mam tu więcej co dodać. No, uważam, że
powiedział to, co jest. No, bo chociaż dodam, że przyjeżdżają do nas hodowcy z Warszawy, wystawiają koledzy z Białegostoku, wystawiają ze Skierniewic, także no, wie pani, dość duże grono jest tutaj ludzi.